Pechowo indywidualnie, ale bardzo dobrze duży drużynowo. Polacy na drugim miejscu w pierwszym wirtualnym wyścigu samochodowym z cyklu European Digital Motorsport Cup. W kadrze Polski zadebiutował świdniczami Damian Lempart. W niedzielę odbył się pierwszy wirtualny wyścig samochodowy z cyklu European Digital Motorsport Cup w ramach zawodów do kadry narodowej w klasyfikacji pro kierowcy z licencją wyścigową i aktywnie startujący w prawdziwych wyścigach został powołany świdniczani Damian Lempart, który startował w parze z innym kierowcą wyścigowym Bartoszem Groszkiem. Kolizja kilku kierowców w drugim i trzecim zakręcie na wirtualnym torze nie ominęła Bartosza Groszka. Restart samochodu kosztował załogę stratę okrążenia na samym początku i spadek na ostatnią 37 pozycję. Za Załoga jednak jechała do końca w równym tempie, jednak strata do większości rywali była zbyt duża, aby liczyć na solidny wynik. Załoga ze Świdniczoninem finalnie zajęła 27 miejsca, narabiając 10 pozycji w ciągu dwugodzinnego wyścigu. Finalnie reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w klasyfikacji narodów, a retransmisję wyścigu znajdziecie na portalu Wałbrzych24. .com.